Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku Edek versus Widzowie. Dzisiaj jest z nami Lotnik. Siema. No generalnie to jest ciekawa sprawa, bo Lotnik idzie na rekord pod względem ilości nagrywanych odcinków. Trzecia próba, czy tym razem Edek nie spierdzieli czegoś? Przekonajmy się. No. Także na samym początku chciałbym powiedzieć o rzeczach obowiązkowych, takich jak subskrypcja. Postanowiłem zacząć przypominać. No, a teraz pytania do Lotnika. Pytanie numer jeden. Jak długo grasz w Rocketa? Jakie masz rangi? W co grasz poza Rocketem? No. No to mam brąza nadal. Poza Rocketem gram w CS-a i w sumie tyle. Ale tak bardziej Rocket League. Bardziej Rocket League. No. A od jakiego długiego czasu? Od jak dawna? Niecałe dwa miesiące. Niecałe dwa miesiące. Czyli dalej masz brązę, a ty dziwno, bo nie grałeś jak brąz taki. Jak już Wladimir nie ma brąza, a ty masz. Dobra, to... A to później sekcja pytań następna. Ej kurde, ty latasz. No. I tutaj przypomnę, że jakby ktoś chciał wziąć udział w odcinku, to od teraz już się na Discordzie zgłaszamy, a nie w komentarzach. No, bo zwykle te odcinki nagrywam ze strasznym opóźnieniem i potem głupio mi pisać do gości, co napisał komentarz 3 miesiące temu. Dlatego proszę wbijać się Discorda. Pyk. A, i mam to mega fajne malowanko z karnetu, które jest naprawdę ładne. Taki kameleon. No. No to pytanie kolejne do naszego użytkownika Lotnika. Czy słychać u mnie grę w tle? Bo mam strasznie głośno, zauważyłem telewizor. Nie, ja nie słyszę. No idealnie. No nie! Ty nie jesteś brązem, no znowu się daje nabierać. No, jestem brązem. Ściemnia. Jak widzimy w Cloud9 gra. Tak jak to mówi skrót. Nie słuchajmy jego kłamstw. No. Dzisiaj It's Fly, czy tam It's Lotnik, czy tam Lotnik ma bardzo dziwny nick. Po prostu It's Lotnik. Poprzednie historie były ciekawe o nikach, na przykład takie jak... Dobra, będę gadał głupoty przez cały odcinek, ale o czymś trzeba słuchać. No... Bo tutaj jest stunterem nasz użytkownik Lotnik. I proszę poopowiadać, bo to było ciekawe z tego, co już słyszałem dwa razy. Módl się, żebyś już więcej razy tego nie musiał opowiadać. No, no to proszę poopowiadać, dasz tam to, że... Ale tak dokładniej, że co? Nie, no tak, żeby ludzie wiedzieli, że ja mam ciekawostki. No, no to sobie skontuję i skontuję. No, tak. Ma rower taki specjalny o nazwie... No. Nie będę wszystkiego za ciebie mówił. Ale że mam podać markę? Nie, no jak się ten typ nazywa? No, generalnie to jest po prostu rower do takiej dziedziny sportu jak MTB. MTD stunt. MTB, bo MTB to jest skrót od roweru górskiego, a stunt to po prostu stunt. Kurczę, miałem wcześniej jakieś fajne rozwinięcie tego skrótu, ale zapomniałem. Dobra. Nie pamiętam, pozdrawiałeś kogoś? O, aha. Dziękuję. Dobra, proszę. Tutaj widzimy towarzyskie zagranie Lotnika. Zdaje mi się, że jakąś świnkę morską czy kogoś pozdrawiałeś, więc wolę zapytać jeszcze raz. To pozdrawiam dwa psy i jednego kota. Dwa psy i jeden kot. Tak. Czyli cała piątka. No. Profesjonalnie. I pyk, dobra. To co, znowu będzie ciekawy drugi mecz, czy jakiś inny tym razem? Nie wiem. W sumie był ciekawy, tyle razy o nim opowiadałem, więc już nawet pamiętam wszystko, niesamowite. To nie będę spoilerował, żebyście sobie nie myśleli, że będę. O kurde. Czy strzeli z tej piłki? Nie tym razem. Pyk. Profesjonalnie. Czyli mówisz, że za dużo rangi nie wbiłeś od ostatniego? Nie. Miałem przerwę. O ty, przerwę do Rocketa? Jak to możliwe? A jak tam nowy rok szkolny? O, proszę bardzo, pytanie najbardziej wnerwiające wszystkich. A dobrze.
Nie, nie takiej reakcji oczekiwaliśmy. Naprawdę, dobrze, dobrze. No nie. Ojej. Aha. No. No to chyba już generalnie wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem z tych takich rzeczy ważnych, to teraz można gadać głupoty. Okej. O, zapomniałem najważniejszego zapytać. No pewnie już wiesz, o co chcę zapytać. Co jadłem, coś. Tak. Ale teraz? Na kolację? No, ostatni posiłek, nie pamiętam. Czy znowu to No samo, to... czy zawsze? Pizza. A no, to w sumie pisałeś mi, no, ale jak to się No, mówi, nikt tego nie wiedział. A co na śniadanie, bo to jest ważniejsze. płatki. Kurde, nienawiśniki, co za beznadzieja. Tutaj widzimy zmianę w życiu lotnika. Mam nadzieję, że ten odcinek już będzie udany. Oby. Pamiętajcie, jak już coś robicie, to się upewnijcie, że robicie to dobrze, bo potem się to robi za dużo razy. O Jezu, serio. Muszę się tego nauczyć, bo tak mocno. Ja muszę się najpierw nauczyć trafiać w piłkę. Nie no, co to? Po co komu trafiać w piłkę, jak można nie trafiać? Kurde, złodzieju piłek. Jeszcze ci podałem, niesamowite. No nie, ja tego nie trafię. Nie trafił. Dobra. Co tam No. jeszcze można powiedzieć? Jak wam się podoba nowy karnet po pięknej prezentacji? Kurczę, czekaj. Albo powiedziałbym ci ciekawostkę, ale to by było przykre. No, czemu? Czemu ja Że to? po tym, jak nagrałem z tobą odcinek, to nagrałem odcinek z kolejnym widzem i to spierdzieliłem? Serio? Tak. No dobra, wracamy. Drugie spotkanie, tym razem 2 versus 2. Czyli inaczej niż poprzednimi razami. Może. O kurczę, lotnik daje ci po piłkę. Dobra. I pyk 1-0, elegancko. No. Tutaj słyszeliśmy, że lotnik wyzywał swoją rybkę. Nie, miłosiernie. Co? No, słyszałem. No, ale zrobię cenzurę na te słowa. Niesamowicie obraźliwe. Więc, żeby nie urazić tutaj nikogo ze słuchaczy. No. Generalnie to musisz im pokazać klasę, jak już poszliśmy na mecze publiczne. Kurczę. No, ciśnij. O kurde, co to się stało? Pyk! O kurde, nie trafiłem tam na piłkę. Eleganckie pudło, okej. Czy zadawałem jeszcze jakieś durne pytanie, którego dzisiaj nie zadałem? A jak się w ogóle masz? Bo zapominam zawsze zapytać. O. Co tam u Imię? lotnika? Nie, w sensie jak się masz, co tam u ciebie dzisiaj, poza szkołą? Nie no. Poza szkołą? Poza szkołą to generalnie bardzo dobrze. Kurde, co za szczęśliwy człowiek, niesamowite. Pyk, o kurde. Kamcino w FC 1-2-3 był bezlitosny. No. No nie, sami pecetowcy na serwerze, nie powozywamy się. Zawsze grał się w tawę? No, chociaż nie. Breakoutem jeszcze grałem. A tak poza tym to chyba niczym. Co za nudziarz. Ja grałem każdym autkiem w gierce. No poza tymi takimi specyficznymi kupionymi. Znaczy grałem każdym autem, ale tak ogólnie to A tylko w tanym wiesz, czy grałem. jest napis jakiś ten? Ukryta znajdźka, w sensie jak wygrasz. Da się zdobyć jakieś auto, co jest tylko na PC? Czy jak to wygląda? Nie, ale chyba na konsoli jest jakieś No auto, co właśnie, się ja może mam na zdobyć na PS4 PC. jest takie dziwne coś, taka jakby lodziarnia. Aha, to ja widziałem śmieciarkę chyba. No to jest chyba to. Można to różnie interpretować. Chyba na komputerze nie można tego zdobyć, chociaż No nie tak. wiem. Na Xboxie wiem, że też coś jest.
chyba nawet dwie rzeczy jakieś. Na Nintendo są to takie śmieszne autka z Mario, jak mi się wydaje. No. A na PC nic nie ma, poza tym, że są rzeczy salfy, których każdy zazdrości. No. To wszystko być smogu. No, idealna. No, musimy wygrać generalnie ten meczek. Tam jest ten taki motyw. A tam potem, bardzo dobrze odwróciłeś uwagę. W ogóle gramy na Ediego, czyli gramy derby. Aha, dobra. Eddie na Ediego, niesamowite. No. I jak, tam byłeś na tych zawodach, czy jeszcze ich nie było? Ze stuntowania? Na tym castingu czymś? Oglądałem tylko. A czemu nie brałeś udziału? No, stwierdziłem, że jednak nie. A. Że... po prostu. Po prostu jednak nie? Nie. A, szkoda, bo byś pewnie wygrał. Nie, nie sądzę. Jakąś glebę. Gleba tygodnia. Ciekawe, czy mają takie nagrody. O kurde, zdążył. Miłosierny obrońca. No tak w ostatniej chwili jak patrzyłem. Dawaj. Groźna sytuacja. Tak. Czy wykończy, proszę państwa, pod presją, ale mimo wszystko zdołał. Zobaczmy to jeszcze raz. Niemiłosiernie. Swoim żółtym samochodzikiem. No. Pyk. I możecie też dać w komentarzach znać, czy nie chcecie jakieś zmiany formatu tej serii, na przykład, nie wiem, jakiejkolwiek. Jak macie jakiekolwiek propozycje, to dajcie znać, no. Bo It's Fly chyba nie ma. Czy ma? Nie, chyba nie. Nie wiem. Trafię. Freestyle? Dawaj. O, nie mam już boosta. To jak długo nie grałeś? Grałeś cokolwiek od ostatnich nagrywek? Czy nie? Od ostatnich nagrywek? Chyba zagrałem raz w Rocketa i później przez tydzień nie grałem. Ła! Wow. Nawet nie wiem czemu, po prostu tak od siebie nie włączałem komputera. No, pewnie musiał zapierdzielać. O kurde, no nie. Znowu ten nie, sam. Nie, wcale nie. O nie, Eddie mnie poradzi. A to jest ten, Ed i Diane. BKFS. Nie, to nie miało sensu, co powiedziałem, ale... ale może miało. Dobra. Jaką masz rangę w CS? O to jeszcze mogę zapytać. Golda teraz. Co? Ja to mam Silvera, nie do jakiejś goldy. Dobra. GG. W sumie za późno zacząłem pytać. Ciu. Czy jak to się mówi, tutaj użytkownik miał chyba internet z NASA w przeciwnym teamie. Dziękuję za nagranie tego odcinka po raz kolejny, panie lotniku. Ja też. Myślę, że był profesjonalny. No. I do następnego. Elo, elo.